Kolejny odcinek z cyklu rekomendacji festiwalowych. Jesteśmy w samym środku sezonu festiwali letnich. Dzisiejszy odcinek dedykuję festiwalowi nie do końca muzycznemu, ale zaraz zobaczycie, że z muzyką ma wiele wspólnego. Mowa o T-Mobile Nowe Horyzonty, który odbywa się już od 16 edycji. I szczerze przyznam, że od kiedy mieszkam we Wrocławiu, a to będzie już 7 lat, rokrocznie jest to punkt moich wakacji, żeby chociaż na kilka filmów na sezon, na edycję się wybrać. I tak będzie też tym razem. T-Mobile Nowe Horyzonty to międzynarodowy festiwal filmowy, filmów ambitnych, filmów odważnych twórców, filmów niezależnych często, to tu odbywają się premiery filmów, które do kin wejdą za rok, za pół roku. Także warto odwiedzić ten festiwal, żeby zobaczyć niektóre filmy po raz pierwszy. W tym roku festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty jest częścią Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i chociażby z tego powodu myślę, że ta edycja będzie wyjątkowa. I teraz powstaje pytanie, dlaczego ja na vlogu muzycznym opowiadam o festiwalu filmowym. Festiwal ten ma bardzo prężnie działającą i rozwiniętą scenę muzyczną i właśnie tej scenie muzycznej chciałabym poświęcić dzisiejszy odcinek. W tym roku ta scena powstała we współpracy z T-Mobile Electronic Beats. Oprócz Nowych Horyzontów ta scena zagości jeszcze na trzech innych festiwalach, na Audio River, na Off Festiwalu i na Up to Date Festival. W ciągu 10 dni festiwalu, czyli od 21 do 31 lipca w klubie festiwalowym Arsenał wystąpią artyści z zagranicy i z Polski. Ja postanowiłam wybrać trzech przedstawicieli artystów polskich i trzech przedstawicieli artystów zagranicznych i opowiedzieć więcej o nich i zarekomendować ich występ. Zaczynamy od artystów polskich. Pierwszy zespół to zespół Niemoc, czyli młoda ekipa z Zielonej Góry. Miałam okazję ich zobaczyć w tym roku na festiwalu Spring Break. Jest to mocna inspiracja synthpopem lat 80., postwave'em. Zespół ten oprócz T-Mobile Nowe Horyzonty wystąpi również na O-Festiwalu i na węgierskim festiwalu Shiget. Idzie się zatracić w tej muzyce i wpaść w pewnego rodzaju trans, także wielbicieli takiej muzyki zapraszam na występ zespołu Niemoc. Drugim artystą jest Basz, czyli producent, którego płyta w 2015 roku zdobyła moje serce i znalazła się w moim podsumowaniu płyt. Jest to muzyka elektroniczna, pełna mroku, tajemniczości, z takim niskim, można powiedzieć groźnym wokalem. Sam Basz ma też doświadczenie z muzyką filmową, ponieważ napisał soundtrack do filmu Płynące wieżowce. Zespołu Muchy myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać, bo jest to już w pewien sposób legendarny zespół muzyki alternatywnej, polskiej muzyki alternatywnej. We wrocławskim Arsenale pojawią się z płytą Powracająca fala. Jest to zbiór utworów, które pojawiły się w filmie Fala sprzed kilku dekad. Ten film opowiada o festiwalu w Jarocinie w 1985 roku i właśnie te utwory, które były grane na tej edycji, w nowych aranżacjach, w aranżacjach zespołu Muchy pojawią się na tym festiwalu. Także ja na taki wehikuł czasu z zespołem Muchy chętnie się wybiorę. Patrzone gdzieś martwym wzrokiem. Uciekaj stąd!
ówczesne artystów zagranicznych. Pierwszą moją rekomendacją jest zespół Siouxsie Plays Music of Twin Peaks. Ten koncert miałam okazję zobaczyć w tamtym roku na OFF Festiwalu. Szczególnie polecam go osobom, które lubią muzykę filmową, no i też są fanami kultowego już serialu Twin Peaks, ponieważ zespół Siouxsie sięga po oryginalną ścieżkę dźwiękową z tego serialu. Nie chciałabym tak wartościować, które występy, które koncerty są ważne i mniej ważne, ale myślę, że to jest punkt, który nie należy ominąć w tym całym line-upie festiwalu. Druga pozycja zagraniczna to zespół Horror. Jest to hip-hopowa grupa eksperymentalna z Nowego Jorku. Z tego, co widziałam na ich nagraniach live w internecie, to są nieźle wykręceni i widać, że te ich występy są dość specyficzne. Przez wiele mediów i w wielu publikacjach ten zespół został okrzyknięty taką nadzieją, świeżością, czymś nowym, czym warto się zainteresować i na co zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że zainteresował Was ten opis i będziecie chcieli sprawdzić to na własnej skórze. Ostatnia pozycja w moich zagranicznych rekomendacjach to The Bag, czyli Kevin Martin. Myślę, że wielbicielom wytwórni muzycznej Ninja Tune nie trzeba go przedstawiać. To DJ i producent właśnie z tej wytwórni. We wrocławskim Arsenale wystąpi z Miss Red i z Flo Danem, czyli przedstawicieli grime music. Grime music to jest taki podgatunek hip-hopowy, który narodził się w Londynie i jest właśnie mieszanką hip-hopu, drum and bassów i dubstepu. Także taką mieszankę będziemy mogli zobaczyć we wrocławskim Arsenale i mam nadzieję, że na ten punkt programu również się wybierzecie. Jeżeli chodzi o wstępy na te koncerty, to w większości przypadków są one darmowe. Jeżeli dana osoba była w danym dniu na seansie filmowym i ma bilet, to bez problemu do klubu festiwalowego może się udać. Niektóre koncerty są dodatkowo płatne, ale to na przykład w przypadku Siouxsie jest to kwota 20-25 zł, więc myślę, że to są pieniądze, które warto wydać na tego typu muzykę. Polecam Wam łączyć muzykę z filmem, czyli najpierw iść na film, a potem iść na jakiś koncert. Jeżeli macie ochotę, to już facebookowo mogę Wam polecić filmy, na które się wybieram, bo wstępny rekonesans już zrobiłam, ale jakby nie czuję się na siłach, żeby Wam rekomendować. Takim okiem amatora mogę Wam coś ewentualnie polecić. Mam nadzieję, że zobaczymy się i na filmach, i w klubie festiwalowym Arsenał. Do zobaczenia na festiwalu i w kolejnych odcinkach.